Jesteśmy w punkcie krytycznym. Rozważają Lockton, brytyjski minister zdrowia. Jesteśmy w punkcie krytycznym epidemii. Wielka Brytania znajduje się w punkcie krytycznym w kwestii epidemii koronawirusa i jeśli ludzie nie będą przestrzegać rządowych wytycznych, może zostać wprowadzona kolejna ogólnokrajowa blokada, ostrzegł w niedzielę 20 września minister zdrowia Matt Hancock. Hancock powiedział, że latem nastąpiło rozluźnienie w kwestii przestrzegania zasad, ale teraz jest moment, w którym wszyscy muszą do nich powrócić. Naród stoi w obliczu punktu krytycznego i mamy wybór. Wybór jest taki, że albo wszyscy będą przestrzegać zasad, albo będziemy musieli podjąć kolejne działania, powiedział w stacji Sky News. Z kolei w rozmowie z BBC oświadczył, że nowa blokada jest możliwą opcją. Nie wykluczam tego, choć nie chcę tego. Jeśli wszyscy będą przestrzegać zasad, będziemy mogli uniknąć kolejnej ogólnokrajowej blokady, mówił. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń. Od 2 tygodni liczba wykrytych zakażeń koronawirusem gwałtownie rośnie, w podanych w piątek i sobotę 18 i 19 września, bilansach po raz pierwszy od 8 maja przekroczyła ona 4000. W piątek brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że druga fala epidemii nieuchronnie nadchodzi i konieczne mogą być nowe restrykcje, choć zastrzegł, że nie chce wprowadzać ogólnokrajowej blokady, podobnej do tej z marca. W sobotę późnym wieczorem brytyjski rząd ogłosił, że od 28 września samoizolowanie się przez osoby, u których potwierdzono obecność koronawirusa lub które zidentyfikowano jako bliskie kontakty zakażonych, przestanie być zaleceniem, a stanie się prawnym wymogiem. W związku z tym zostaną wprowadzone kary finansowe dla osób, które nie będą tego przestrzegać, od 1000 funtów do nawet 10 tysięcy. W przypadku kolejnych wykroczeń bądź wyjątkowo drastycznych przypadków złamania reguł. Dalsze działania mogą być potrzebne. Hancock został też zapytany o wypowiedź burmistrza Londynu Sadiqa Wakhana, który w piątek wieczorem powiedział, że w stolicy nowe ograniczenia są coraz bardziej prawdopodobne. W tym tygodniu rozmawiałem z burmistrzem Londynu, a zespoły spotykają się dzisiaj, aby przedyskutować dalsze działania, które mogą być potrzebne, powiedział minister zdrowia. Obecna strategia rządu zakłada, by wprowadzać dodatkowe restrykcje nie w całym kraju, lecz w miastach lub regionach, w których zidentyfikowano lokalne ogniska epidemii. Jednak tymi lokalnymi ograniczeniami objęte są już tereny zamieszkałe przez OK. 13,5 milionów osób,